Mateusz Bąk, nowy bramkarz Wisły Płock. Mateusz, co się sprowadza do Płocka? Co się sprowadziło do Płocka? Jakie oczekiwania po grze w Wiśle Płock? No, sprowadził mnie prezes Dmoszyński, wyciągnął do mnie rękę po mojej ostatniej ciekawej sytuacji i chęć odbudowania się sportowo to na drugim planie, ale na pierwszym planie pomoc mojej osoby w postaci dobrej gry i no, pierwszego planu, jaki jest, jakikolwiek w ogóle o czymkolwiek możemy mówić, to awansu do pierwszej ligi. No i to trzeba zrobić i potem możemy rozmawiać o czymkolwiek innym. Spróbuj w kilku zdaniach przedstawić swoją osobę kibicom Wisły. Jak zaczynałeś, jak przebiegała twoja kariera i, no i przede wszystkim, co robiłeś w ostatnich miesiącach? Od urodzenia mieszkam pod Gdańskiem, no 10 km od Gdańska w Pruszczu Gdańskim i tam do 12-13 roku grałem w tamtejszym Mosirze Pruszcz Gdański. Wtedy za pomocą i dzięki trenerowi Globiszowi trafiłem do Gdańska, do Lechii. No i tak to się wszystko toczyło. Później gdzieś od 18 roku ten marsz od A-klasy do Ekstraklasy i wszystkie awanse z każdą drużyną po kolei. Dwa sezony w Ekstraklasie, wyjazd na półroczne wypożyczenie do Maritimo Funchal, do portugalskiej Ekstraklasy. Zakończone, można powiedzieć, małym fiaskiem. Powrót tutaj i niemiła niespodzianka w Gdańsku, odsunięcie od pierwszej drużyny bez żadnego treningu. Poszukiwanie klubu w lato, dosyć ciężkie, dlatego że nie było praktycznie żadnych ruchów bramkarzy. Wegetacja przez pół roku w drugiej drużynie, nieszczęśliwa głowa i czekanie na okienko transferowe zimowe, żeby się gdzieś ruszyć. Różne pomysły w okienku zimowym, też zakończone, powiedzmy, jeżeli mówimy o Ekstraklasie, niepowodzeniem. Aż w końcu telefon od prezesa Dmoszyńskiego, gdzie, tak jak mówię, no był bardzo konkretny i praktycznie w 1-2 dni dogadaliśmy się, żebym tu przyjechał. No tak pokrótce. Jak widzisz drużynę po kilku dniach treningów i obecności w klubie, w mieście? Jak pierwsze wrażenia? Na razie nie chcę się wypowiadać, broń Boże, o chłopakach. No, jest kilku doświadczonych zawodników, no i to oni czy my, nie wiem, czy ja się do takich zaliczam, czy nie. Musimy pociągnąć ten zespół. Piłkarsko nie wygląda to źle. Podejrzewam, że piłkarsko są o wiele gorsze drużyny w tej lidze. Tylko kwestia gdzieś mentalnie w głowie pewności siebie i zaprezentowania tego na boisku. Broń Boże, nikt nie może myśleć, że ten awans będzie w cyłograch, bo podejrzewam, że każdy zespół na taką Wisłą Polskę, jak zawsze to było, powiedzmy w Gdańsku, każdy zespół na Lechii mobilizuje się dwa razy mocniej. Wypruwa z siebie flaki, później tydzień do siebie dochodzą, może staną, nie wiem, 8-10 z tyłu i będą bronić. Postawią autobus jak Mourinho z Interem grając z Barceloną. I będzie trzeba to wszystko wygryźć, wywalczyć. No w pierwszej lidze już jest troszkę lepsza gra, powiedzmy, pod względem piłkarskim i tam by było, podejrzewam, że tam może być nawet łatwiej niż w tej drugiej lidze. No co wam mogę powiedzieć? No zwyczajnie was zapraszam na to, żebyście przyszli, dopingowali nas i zdaję sobie sprawę, że na tą drugą ligę za fajnie nie jest patrzeć, ale uwierzcie, że robimy wszystko, co w naszych mocach i w naszej mocy i chcemy, by było lepiej, więc pomóżcie nam teraz, a my oddamy to grając dobrą piłkę w pierwszej lidze, bo bez was będzie na pewno trudniej awansować do tej pierwszej ligi. Radosław Kursa, nowy stoper Wisły Płock. Na początek prośba, żebyś przedstawił się polskim kibicom. Kilka słów na temat twojej dotychczasowej kariery piłkarskiej. No, wychowałem się na boiskach Lubelszczyzny, gdzie w wieku 15 lat zostałem gdzieś tam zauważony przez, nie wiem, czy to dobra nazwa, skautów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi, gdzie spędziłem pod okiem trenera Radosława Mroczkowskiego, niegdyś asystenta Leo Benhakera, 3 lata. Po tym czasie trener Michał Probierz zauważył mnie na boiskach już łódzkich i ściągnął do Widzewa. Początki były dosyć obiecujące, grałem dużo w młodzieżowych reprezentacjach Polski, nawet byłem kapitanem. Trener Broniszewski niejednokrotnie jeździł z nami jako delegat PZPN, może stąd zna moją osobę. Później zaczęły się takie lekkie schody i po przyjściu może nowego właściciela, pana Sylwestra Cacka, nowych osób w Widzewie, zostałem tak troszeczkę pomijany, zacząłem być pomijany. Skąd wzięło się później wypożyczenie roczne do Motoru. Tam bardzo ciężki rok i spadek z pierwszej ligi.
powrót do Widzewa, no i taka próba odbudowania się, co ciekawe, może znowu pod okiem trenera Mroczkowskiego, który został trenerem młodej ekstraklasy. No i takie troszeczkę teraz zimowe, może nie do końca udane poszukiwania klubu wcześniej, ponieważ długo nie miałem żadnej propozycji gry. Pojawiła się taka miła, można powiedzieć, niespodzianka w formie zaproszenia na testy do Polonii Bytom. Tam wypadłem, powiem może nieskromnie, nieźle. To zaowocowało tym, że Polonia Bytom była zainteresowana wykupieniem mnie, no ale znając klub z Bytomia i jego warunki finansowe, no niestety oferta Widzewa była jakby zbyt duża na warunki Polonii, co było też dla mnie takim troszeczkę ciosem, ponieważ jednak ta propozycja gdzieś tam się pojawiła i ta szansa na może występy w Ekstraklasie, może walkę o te występy w Ekstraklasie, no i znowu wróciłem do Łodzi taki troszeczkę rozbity i ponowiłem treningi w Widzewie i po paru dniach dostałem bardzo, bardzo konkretny telefon prezesa Dmoszyńskiego i dlatego po dwóch, trzech dniach zjawiłem się już na treningach Wisły. Jak pierwsze wrażenia tutaj po wizycie? Jak widzisz klub, jak widzisz miasto? Może to i lepiej, że miasto jest troszeczkę mniejsze niż Łódź czy Lublin, w którym się wychowałem, bo wolę takie miejsca. A co do klubu, to oczywiście Wisłę Płock od lat śledziłem, jako że to jest, nie da się ukryć, dosyć duża firma. Przed laty czy jeszcze może nawet w tamtym sezonie. Mówię oczywiście o tej stronie sportowej, ponieważ występowali w Ekstraklasie i w Pucharach i tam, jak wiadomo, w pierwszej lidze jeszcze w tamtym sezonie. Dlatego uważam, że z tą bazą, z tym zapleczem i z tym potencjałem, jaki tu drzemie w Płocku, na pewno druga liga to nie jest miejsce dla tego klubu. A jak widzisz drużynę kolegów z zespołu? Czy ta drużyna jest drużyną drugoligową, czy wręcz odwrotnie? Bo tutaj Mateusz Bąk przed chwilą mówił, że pierwsze wrażenia są takie, że ta drużyna być może łatwiej by sobie poradziła w pierwszej lidze niż w drugiej. No nie występowałem w drugiej lidze, więc nie do końca mogę powiedzieć, jaki tam jest poziom, ale grałem przeciwko Wiśle w podobnym zestawieniu personalnym, jaki jest teraz w tamtym sezonie w pierwszej lidze, więc uważam, że na pewno tu, gdzie się znajdują, to można to nazwać chyba wypadkiem przy pracy. Jest kilku zawodników bardzo doświadczonych z nazwiskami ekstraklasowymi, jest kilku młodych chłopaków, którzy ocierali się o kadry pierwszych zespołów w Ekstraklasie i dlatego są tu wypożyczeni, czy grają. Dlatego uważam, że to jest ostatnie pół roku Wisły Płock w drugiej lidze.